tvpodkarpacie.pl. 23 września 2017 roku piłkarze Karpat Krosno podejmowali Spartaku Zdaleszyce w meczu 9. kolejki 3. Ligi Grupy 4. Zapraszamy do obejrzenia najciekawszych akcji spotkania oraz do wysłuchania pomeczowych opinii. W 18 minucie spotkania krośnieńskie Karpaty obejmują prowadzenie, a strzelcem bramki zawodnik występujący z numerem 7, Adrian Nowak. Dobra,
W tym momencie sędzia główny dzisiejszych zawodów, pan Piotr Kozłowski, zakończył pierwszą część spotkania. Do przerwy Krośnieńskie Karpaty prowadzą ze Spartakusem Dalaszyce 1-0 po bramce Adriana Nowaka. W pierwszej minucie spotkania Krośnieńskie Karpaty strzelają drugą bramkę, a strzelcem bramki zawodnik występujący z numerem 5, Grzegorz Kable. Minuta spotkania. Krośnieńskie Karpaty strzelają trzecią bramkę, a strzelcem bramki zawodnik występujący z numerem 9, Dawid Zęba. Come on.
momencie. Na pewno czas będzie naszym sprzymierzeńcem. Będziemy, oczywiście ja jestem zwolennikiem ciężkiej pracy, takiej bardzo intensywnej. Zawodnicy muszą się do tego przekonać, muszą mnie poznać i myślę, że wtedy będą robić postępy. A postępy to oczywiście są zwycięstwa. Tak jak dzisiaj widzieliśmy, graliśmy mecz z bardzo trudnym przeciwnikiem. To jest przeciwnik, który uchodzi za najbardziej agresywnego przeciwnika w ogóle jakikolwiek jest w naszej trzeciej lidze. A dzisiaj okazało się, że potrafiliśmy grać szybko piłką, szybko obok przeciwnika i bardzo mało było z pięć takich, których naprawdę bardzo się baliśmy. Także dzisiaj zagraliśmy bardzo, bardzo mądrze, jeżeli chodzi o taktykę, bardzo mądrze, jeżeli chodzi o umiejętności techniczno-taktyczne. Także no, pokazaliśmy, że jesteśmy zespołem na dzień dzisiejszy dużo lepszym od przeciwnika. Tu musimy pamiętać, że w pewnym momencie zespół przestał istnieć. Wielu zawodników wyjechało z Krosna, wielu zawodników musiało przyjść nowych. Stworzyła się nowa grupa, z której dopiero po jakimś czasie powstawał zespół. Zespół to jest grupa zawodników, która się rozumie, która dąży do sukcesu. Natomiast na początku po prostu widzieliśmy zwykłą grupę zawodników, w której tworzy się dopiero to, co jest najważniejsze. I myślę, że dzisiaj już widać, że wszyscy zrozumieli, że ta praca zespołowa, ta gra zespołowa, ta współpraca między partnerami jest ważniejsza od umiejętności indywidualnych. Potrzebowaliśmy na to czasu i myślę, że ten czas teraz nadszedł, że zdobywamy te punkty i jesteśmy zespołem coraz to bardziej rozpoznawalnym, jeżeli chodzi już o styl gry i o punkty, które są bardzo ważne. Kolejną rzeczą to jest to, że no niestety tak wyszło, że w pierwszych sześciu meczach graliśmy cztery na wyjeździe. To też na początku nas to troszeczkę jakby tak zatrzymało w tym naszym rozwoju. Potrzebowaliśmy też możliwości gry u siebie z jakimś przeciwnikiem, który nam bardziej leży, który jest w naszym zasięgu. A tak te pierwsze mecze, ja pamiętam wyjazd na motor, wyjazd na dwa wyjazdy, potem na Stal Rzeszów. To były bardzo trudne momenty, gdzie przegrywaliśmy po 4, po 5, różnicą 4-5 bramek. Więc to są trudne momenty. Zawodnicy, widziałem, mieli no, niestety miny nie takie, które powinny dominować w tygodniu. Praca była bardzo ciężka, ale cieszę się też, że i zarząd klubu, i prezes Bogdan Józefowicz spokojnie wytrzymali tą presję i dali mi pracować i teraz efekty są naprawdę widoczne. Wygląda dużo lepiej, dużo pracujemy na treningach. Opracowujemy różne schematy, analizujemy przeciwnika. Myślę, że 3-0 było, mogło być więcej. Gra się mogła podobać, bo parę razy naprawdę fajnie poklepaliśmy piłką, szanowaliśmy piłkę, nie traciliśmy głupio i kibice chyba zadowoleni. No, początek był naprawdę dramatyczny, dużo bramek straciliśmy. Przyszedłem na wypożyczenie ze Stalowej Woli i lepiej to wygląda. Wszyscy już są tak, można powiedzieć, skonsolidowani. Pracują w defensywie, w ofensywie. Jesteśmy już, można powiedzieć, zgrani i będziemy łapać ten wiatr w żagle i robić punkty. TV Podkarpacie.pl